Moi drodzy, to już kolejny niesamowity dom w Polsce, który odwiedzam. Tym razem jest pełen wyposażenia. Co się zdarza już coraz rzadziej. Sprzęt do heblowania. Zobaczcie, jaki ładny kredens. Okulary. Coś czuję, że tu będzie bardzo dużo ciekawych rzeczy. Tutaj zdjęcie jakiejś babuszki. Chyba ostatniej mieszkanki tego domu. Z tego co wiem, to mieszkała tutaj starsza kobieta. Była ostatnim mieszkańcem. Tutaj mamy salon, nie, sypialnię. Myślę, że cenne rzeczy zostały już zabrane, a ja wam pokażę to, co pozostało. Ubrania nadal w szafach. Całkiem fajny obraz. Wszystko zagrzybiało już. Dlatego nie za... Zapewne wszystko w środku jest. Tak, zgadza się. Uwaga. O kurde. Tutaj musimy uważać. Wszystko pospadało. Także robi się niebezpiecznie. Lepiej zostańmy w części mieszkalnej. Tutaj będzie bezpieczniej na pewno. Zobaczcie, jaka siekiera. Do rozłupywania. Tynk odpadł ze ścian. Niestety tak się dzieje, kiedy wdziera się wilgoć do domu. Raczej nic nie jest w stanie już ratować takiego miejsca.
O kurde, a tutaj co? Tu jakieś gigantyczne lampy. Zobaczcie. Czaszki wraz z rogami. Wiem, że takie poroża można sprzedać. Chyba nawet na kilogramy to kupują. Nie wiem, jaka jest cena wraz z czaszką. Wejście na górę. A tutaj co? Nie pamięczymy wszędzie. Strych. Jakiś silnik i waga. Zobaczcie, jakie stare rowerki. O kurde. Ten domek to kawałek historii. Lubię takie stare domy. Przedmioty leżące tutaj przypominają mi dzieciństwo. Tu lepiej nie chodzić. Widać, że się zarwało kawałek betonu. Dziwne, bo tutaj już nie ma dachówek. Cała woda, która tu wlatuje, przenika niżej. Tu coś mamy jeszcze. O, coś jakby sypialnia. Tak. Kolejna sypialnia. W niej również dużo przedmiotów. Telewizor. Zobaczcie, jak wygląda na zewnątrz. Wszystko zarośnięte. Z domu już nie zostało zbyt wiele. Niepokoją mnie te psy troszkę. Nie ma jak sprawdzić, co to za pieski. To jest dziura, ale nic nie widać. Dobra, schodzimy na dół. Wychodziłoby na to, że
może w tym miejscu zakończymy eksplorację. Był to opuszczony domek pewnej staruszki. Tutaj mamy kalendarz, ale nie widzę z którego roku. Ale zapewne było to bardzo dawno temu. Dobra, ja się z wami żegnam i do zobaczenia na naszych kolejnych wyprawach. Na razie, trzymajcie się.